nagrajmy sobie parę materiałów informacyjnych. Tak więc istnieją teraz dwie firmy, które mnie interesują. Jedna nazywa się 3D Realms. Jak komuś mówi to logo, coś. To jest nowe wcielenie starych 3D Realmsów, które wypycha na rynek kosmiczne ilości dziwnego rodzaju FPS-ów. Dali światu takie coś jak Fury. Miał być Iron Maiden, ale się muzycy pewnie dowali, albo prawnicy muzyków. I one wychodzą, są średnio grywalne. Średnio grywalne, ponieważ najlepsza gra z gatunku retro shooter to jest oczywiście Brutal Doom. Tak? Są jakieś wątpliwości do tego? Po co robić podróbkę, skoro można wziąć sobie tryb tego typu? Załóżmy, że gramy nawet pierwszy epizod w trybie Ultra Violent albo Hard Ultra Hard Realism Mode. I to wygląda w niesamowity sposób, tak? Ludziki cierpią, strzelanie jest przyjemne. Mogę wejść w jakieś debaty, jak ktoś uważa, że te nowe retro shootery są fajne, ale staram się w miarę śledzić rynek. Żaden z nich nie jest ani trochę intrygujący, więc patrzcie, jak te potworki cierpią. Tak, wbijamy, zabijamy, mordujemy. Jest ładna grafika, nowoczesny gameplay. Tak, mógłby się tam wturlać, oddać szybkim, zdecydowanym ruchem strzał. I będzie ciekawe zjawisko w ogóle, tutaj bieg ludzik randomowy dosyć. Jeden strzał ginie. Tak, i to jest satysfakcjonujące, to jest sprawiedliwe. Tak, jak szeregowcu Rejanie po prostu. Więc nie wiem, czemu ci goście nie biorą przykładu z tej gry, tylko wypuszczają przeróżne krapy, które no są strasznie dziwne. O, patrzcie, jak cierpi, chciał mnie postrzelić. Więc radość jest olbrzymia, grając w tego Brutal Dooma. Jeszcze zabiję jedną osobę i... Odstrzeliwanie nóg, rączek. A co się stanie, jak rzucimy... granat ich tam wymęczy. Tak, fontanna krwi i radości. Jest za darmo. Czy wiadomo, trzeba mieć oryginalnego Dooma, więc można dać Carmackowi parę dolarów na przykład na Steamie. No ale... id Software przepycha różne rzeczy. One są bardzo ambitne. Iron Fury, które na przykład stara się być... To jest gra powstała na oryginalnym silniku Build, czyli takim samym jak w słynnej grze Duke Nukem 3D, między innymi. Tak? Tam jeszcze było Exhumed, to co Polacy teraz bezczeszczą, czyli Shadow Warrior. Nie będę ukrywał, że dziwnie się gra na tych poziomach trudności. W Duke'a się lepiej gra, głównie dlatego, że właśnie bronie nie są nazbyt fajne. Ale jak ktoś lubi taką... To jest coś bardziej w stylu Skansenu, tak naprawdę. O ile twórca Brutal Dooma sprawia, że te gry są fajne. Tak, tutaj mamy taki skansenowatość. Tak, więc... widzicie, to ta walka... Brakuje czego? No brakuje, żeby te postacie cierpiały, tak? To jest bardzo wierne oryginałowi, ale... Właśnie to jest, mi się wydaje, problem tych retro-shooterów, że on jest wierny oryginałowi, ale to już jest, kurde, jest 2020 rok, tak? Chciałbym, żeby oni bardziej cierpieli. Potwory w Brutal Doomie cierpią i tak dalej. No więc istnieje taki nurt. Jeszcze może z takich z bardziej udanych rzeczy jest klon Quake'a na silniku Quake'a, który nazywa się Wrath Eon of Ruin. Ktoś tam przywołał na czasie Project Warlocka. O mój Boże, poczekaj, kto to napisał? Sorry, bo nie widzę w tym odcieniu na tym. Król. Ale zaraz zdisuję Project Warlocka. Po prostu nie mogę się doczekać. Te wszystkie kupo retro shootery. Kilka jest fajnych. Właśnie Iron Maiden jest w miarę spoko. Wrath Eons of Ruin jest też w miarę spoko. To jest Quake 1:1. Z dużo większymi etapami. Muszę przyznać, że dobrze się bawiłem. Tak? Aha. Walczy. Jest ciemny, mroczny. Chodzimy z... mamy tak. Prawy myszki mamy... Co to mamy? Podwójne skoki. Jest bardzo ładny, muszę przyznać. Tak? Była moda na pixel arta, teraz jest moda na bieda arta. Tak? Zapisujemy zbierając soul tetery. Gra oczywiście nic nie tłumaczy, więc trochę mi zajęło wpaść na to, gdzie to trzeba iść w ogóle. Tak jest żurnal, mamy kilka światów, które odwiedzamy, są bardzo duże etapy. Jak pójdziemy tu, to chyba trafimy do jednego z nich. Więc zaraz, żeby na przykładzie
Mi się wydaje, że w niby odpalał tego słynnego, jak to się nazywało? Warlocka. Project Warlock, co? Potem dostajemy bronie, które są też w miarę... Ta gra jest w miarę udana. Jak mówię, większość jest moim zdaniem totalnie nieudana. Tak, ta jest całkiem przyjemna. Chodzi, że właśnie, z tym dziadostwem możemy szarżować i dziadować te postacie. Więc zanim znajdziemy pierwszą broń... Kiedyś miałem save'y swoją drogą, ale widzę, że nastąpiły jakieś aktualizacje i wszystkie skasowały. Więc tak, Project Warlock, co? Robiona przez jednego nastolatka gra, z tego co rozumiem. To co jest... Więc tak. To co już mnie odtrąciło od tej gry, zwróćmy uwagę na istotę tych gier, czyli one wyglądają jak kupa z roku 96, tak? Klikamy teraz na Wrath Eon of Ruin, sprawdzamy właściwości, 370 MB. Absolutnie jesteśmy w stanie to tolerować. Potem Ion, nie Maiden, tylko Fury, klikamy prawym myszkiem, sprawdzamy. 92 MB. Hej, to zajmuje mniej niż mój mail czasami. Natomiast uwaga, pierwszy disk Project Warlock. Uwaga, Project. Specjalnie to kupiłem, żeby wesprzeć biednego Polaka. Klikamy zainstaluj. 2,5 GB. Za kupę, która wygląda jak grafika na poziomie Wolfensteina. Moja teoria jest taka, że twórcy skompilował się w Unity katalog z filmami pornograficznymi czy czymś takim. To jest grafika, to jest gra 1D, tam nie ma wysokiego poziomu. To zajmuje 2,5 GB, więc ten. Więc hej, powodzenia. Ale ona teraz była jakoś super tania, była sprzedawana chyba za 5 zł, więc możecie przetestować. I nie jest jakaś ambitna, no to jest 1D strzelanka. Ale więc tak, do rzeczy powolutku. Pojawiło się na rynku coś ciekawego. Nawet się chyba do tego przygotowałem. Mam gdzieś nagrany jak ja to mogę nazwać, w tym katalogu. Pojawiło się coś takiego, co się nazywa Graven. Tak, mam tutaj nieskompresowany gameplay w 4K. Zobaczmy, czy będzie działał. Twórcy odpowiadają, jak na razie, z tego co zrozumiałem, to robią Reloaded, czyli remastera z przemodelowaną mechaniką Kingpina. I oni to reklamują jako... Oni to wcisnęli do jednego worka z tymi retro kuposhooterami. To nie widzę, bo takie mam gry na kompie. Retro shootery. Teraz nie ma dźwięków chyba. Jest. Więc włożyli trochę pracy, gdzie jest jakiś filmik, który musiał kosztować czyjś czas. Natomiast to jest gra, która celuje w bycie duchowym spadkobiercą serii Hexen. A dokładniej Hexen 2. Zaczynamy jak każda dobra gra na jakimś środku transportu. I to jest łódka w tym wypadku. Tak? I w przeciwieństwie do zdecydowanej większości tych retro shooterów, bo sprawdzaliśmy nawet ten jakiś maximum kill, coś tam, który był taką kupą. Ja po prostu mogę każdego z nich z większości disować, bo są straszliwe. To jest fajne. Jest reklamowana jako immersive sim. Czyli gra, w której fizyka ma znaczenie. Więc czytałem się jakiegoś Mago Wiedźmina. Istotna jest eksploracja. Tutaj ważne powiedzieć, że w tych grach to co leży to jest przeważnie level design, który jest koszmarny. Tutaj nie prowadzi nas w żaden stopniu za rączkę. Wysiadamy w miasteczku i... Postać tu będzie robiła jakieś straszne głupoty. To znaczy będzie męczyła, będzie rozwalała wszystkie skrzynki. Istotna jest eksploracja, czytanie tego, co się dzieje. Możemy w ten sposób znaleźć jakieś pseudo zlecenia. I tak naprawdę całą zabawą jest walka, która pojawi się później. Niestety gra ma... Zaraz na przykładach wytłumaczymy, co jest w niej fajnego. Ktoś mówi, że a propos fizyki, to może Noita. To nie jest fizyka na poziomie Noity, tak? Ale możemy konstruować własne czary i inne takie, z tego, co zrozumiałem. O, mamy menu ekwipunku. Zaczynamy oczywiście z różdżką, natomiast oczywiście znajdziemy całkiem sporo innych rodzajów broni. Więc a propos eksploracji. O, zabawy z czarami. Gdzie czar podpalający podpala, etc., etc. Więc jest to coś, co mimo, że stylistycznie wygląda jak kupa z 2000... Co ja gadam, z 94 roku? Tak, próbuję coś sprzedać fajnego. Rozmawiamy z postaciami. Oczywiście to jest wszystko mocno biedobudżetowe, więc nie spodziewajmy się ciekawych rzeczy.
Przeszukujemy domy, rozwalając mieszkańcom ten cały dobytek. No i przede wszystkim walczymy w sposób godny kombinacji. Z tego co rozumiem, gra nie jest jakaś super zbalansowana jak na razie, bo istotą jest to, że możemy na przykład kopać, razić prądem przeciwników i to ich, jak zgodnie z oczekiwaniem, paraliżuje, co jest bardzo OP, natomiast powinno być fajne. Ktoś mówi, że czarodziej. FXK mówi, że gry BTS wyglądają niewiele lepiej niż to. A, to jest chyba coś, co znaleźliśmy tutaj. Szukam jakichś ciekawych elementów tego gameplayu, bo podejrzewam, że tak w sumie byłem bardzo zachwycony. Jak zaczynam wam opowiadać o tym, to entuzjazm mija, tak? O, to jest ta skomplikowana walka, gdzie wielkiego diabła paraliżujemy i męczymy głupią różdżką. Albo rzucamy czarami. Coś w tym może być, natomiast to zmierzam tylko do tego, że to jest retro shooter, który ma prawo być wart uwagi, tak? Tak samo tutaj, skomplikowana zagadka, gdzie widzimy drewniany wóz zablokowany, ale tutaj jak ktoś cokolwiek jeszcze widzi, to tam pewnie chyba dostrzeże, że z tyłu są beczki, które możemy podpalić. Wiem, że jedną zagadkę tak dało się rozwiązać. Więc gra stawia na eksplorację. Nie zrozumiałem, na jakim silniku chodzi. Jestem bardzo ciekaw. O, tutaj broń z Wiedźmina, czyli kusza, z którą możemy strzelać sobie do woli. To jest ta gra, gdzie jak masz przeciwników stojących w wodzie i rzucasz błyskawice w wodę, no to wszyscy zostają automatycznie kopani prądem. Natomiast dochodzi jeszcze mieszanie czarów. Nie pamiętam, czy ten gameplay gdzieś tutaj pokazuje. No i chyba to wszystko. Ogólnie zmierzam do tego, że retro shootery to jest moim zdaniem straszny pajaździerz. Ale niektóre są ciekawe i do tego grona dołączył Graven. Graven, czyli produkcja twórców takich hitów jak... Oho, proszę mi dać mojego Steama. Jak niedoszłe produkcje pokroju Kingpina Reload. Oni mają ciekawą rzecz. Kingpina Reload... Jezu, co jest grane? Kingping. Kingping to jest w PUBG-u. Kingpina Reloaded, który strasznie mnie interesuje, oraz jak się okazuje także na przykład Sin Reloaded, który może być bardzo ciekawy. Zobaczymy. Jestem ciekaw, co oni tutaj knują. I to wszystko stoi trzymane przez 3D Realms, którzy powrócili. Tutaj największym problemem jest to, że nie mają Duke'a, bo Duke'a ma Randy Pitchford z Gear, jak oni nazywają, twórcy między innymi Alien Colonial Marines, Gearboxa. No więc chyba tyle. Ktoś mówi o Dusku. Jezu, grałem w te dziady. No one są w miarę spoko. W ogóle Dusk i reszta sznycli to są te właśnie twory tego Szymańskiego, który chyba już nie mówi po polsku nawet. No jak klikniemy na nim i nie odeśle nas do strony wydawcy, to zobaczymy całą rodzinę shooterów. One są spoko jako skansen, bo twórca tam odtwarza gry na oryginalnych silnikach itd. Ale mówię, ja niestety trzymałbym się daleko od chwalenia ich. Jezu, Tomasz R. Or THC mówi, że MDH kiedyś się grało. To jest osobna historia. Dobra, no to ten. Takie przemyślenia. Po.